Cześć, witamy Was w dzisiejszym To nie tak. A dzisiaj będziemy rozmawiać na temat bardzo poważny, bo będziemy rozmawiać o depresji i o tym, jak sobie z nią radzić, albo gdzie szukać pomocy. Zapraszamy. Wiktoria, dzisiaj poruszamy chyba najpoważniejszy temat w historii naszego programu. Temat bardzo istotny, bo jak wiesz, co roku w Polsce dochodzi do bardzo wielu prób samobójczych. Wywołanych depresją, wywołanych brakiem akceptacji, wywołanych wykluczeniem społecznym. I dzisiaj właśnie chcielibyśmy porozmawiać na ten temat, jak to wygląda w praktyce i gdzie pomocy mogą szukać osoby, które no, mają jakieś takie dziwne myśli, z którymi sobie po prostu nie radzą i które motywują ich do później do takich czynów. I też tutaj na samym początku chcielibyśmy zaznaczyć, że my nie jesteśmy specjalistami w danej dziedzinie. Nie jesteśmy ani psychologami, nie jesteśmy psychiatrami, ale uważam, że temat jest istotny, szczególnie, że jest tutaj na terenie Bielska taka inicjatywa, o której za chwilę będziemy mówić. Jest kilka miejsc, do których warto się zgłosić i w których można szukać pomocy, no bo jednak zależy nam na tym, żeby takie osoby pomoc znalazły. Być może akurat ktoś to ogląda i mierzy się z jakimiś dziwnymi myślami. No i może akurat mu to pomoże. Także nie chcemy nikogo absolutnie urazić, ale chcemy tutaj taką cegiełkę dołożyć do zmniejszenia tego tak, stopnia. Tak, i może też otworzyć oczy niektórym, którzy nawet nie zauważają problemu, a tak naprawdę dzieje się wkoło nas. Ponieważ najwięcej prób samobójczych jest spowodowanych właśnie brakiem akceptacji, tak. Brakiem zauważenia też, co doprowadza później do depresji, i osoby w wieku od 14 do 30 lat najczęściej są w tej grupie, czyli to są osoby albo spędzające czas w szkole, albo w pracy dopiero na początku swojej kariery, gdzie właśnie jest nam najtrudniej zaakceptować siebie i wszystko wkoło. A zauważmy, dzieci, młodzież w dzisiejszych czasach cały czas są gdzieś w tym świecie wirtualnym, który tak. Też doprowadza do tego, że kreują swoją rzeczywistość i później stykając się z tym, co dzieje się naprawdę, no, nie radzą sobie. W dzisiejszych czasach sytuacja wygląda tak, że my od lat wczesnoszkolnych jesteśmy ciągle obarczani jakimiś wymogami. Ciągle nam się narzuca jakieś przypomina zasady, te zasady. Tak. Ciągle zasady są oczywiście bardzo ważne, ale przypomina to troszeczkę taki chory wyścig szczurów, bo co innego jest, wiesz, wpajanie zasad ludziom młodym, zasad typu, nie wiem, szacunek do starszych, tak. Nie wiem, dbanie o zdrowie. A tu chodzi o to, jak mamy wyglądać, właśnie, jak mamy... tutaj wszystko skupia się tak naprawdę na takich badziewnych wymogach, które wykluczają nas tylko dlatego, nie wiem, że mamy gorszy telefon, że nie jesteśmy ubrani tak jak trzeba, że odstajemy troszeczkę od grupy. I to już powoduje to, że nie ludzie każdy młodzi, może sprostać tym wymaganiom. Nie każdy może tym sprostać, no bo to jest normalne, tak? Nie każdego stać na to, żeby dobrze wyglądać, żeby ubierać się w markowe ciuchy. No i takie osoby czują się potem odtrącone od klasy, od grupy i nie radzą sobie, zamykają się same w sobie. Potem przychodzą do domu, niestety, ale teraz mamy takie lata, takie czasy, że takie dzieciaki nawet w domu nie mogą sobie znaleźć, nie mają z kim porozmawiać. Bo z jednej strony mamy zapracowanych rodziców, którzy często zagonieni... Tutaj nawet nie chodzi o zapracowanie, tylko w społeczeństwie jest coś takiego jak przekonanie, że jeżeli ma się problem, to... ma się taki wstyd, żeby go ujawnić, żeby go pokazać, bo na przykład, jeżeli już zostanie ta osoba wysłana do psychologa, to ona się tego wstydzi, że tam musi iść. No, tylko wiesz, ja zmierzam troszeczkę do tego, że rodzice w dzisiejszych czasach często nawet nie wiedzą, jak rozmawiać z własnym dzieckiem. To też. My gdzieś tam będąc zagonieni, zahukani ciągle obowiązkami, pracą, no, walką o byt tak naprawdę, no bo każdy chce żyć jak najlepiej, nie ukrywajmy, ale jesteśmy tak zagubieni, że mamy totalną znieczulicę nawet na relacje w rodzinie, na relacje między ludźmi, między sobą. No, a to potem odbija się również na braku empatii wśród rówieśników, no bo no też, ja nie wiem, ja pamiętam, jak chodziłem do szkoły, to nie wyśmiewaliśmy nikogo tylko dlatego, że nie wiem, że nie miał... W ogóle nie było takiego tematu, że nie wiem, śmiejemy się z kogoś, bo nie wiem, bo jest trochę, wiesz, biedniejszy, czy tam, tak, czy tak. Nie wiem, no, w dzisiejszych czasach wyśmieją cię z każdej rzeczy. Ale jak my chodziliśmy do szkoły, nie było aż takich różnic, ponieważ dzieci nie przynosiły chociażby do szkoły właśnie, nie wiem, tabletów albo smartfonów.
bo jakby to nie było potrzebne tak naprawdę do codziennego funkcjonowania, a dzisiaj każdy musi mieć założone wszystkie social media, nie wiem, to nawet teraz TikTok jest popularny wśród młodzieży i już cały czas z tymi telefonami, a od razu jak grupa, nie wiem, dzieci, które są powiedzmy bogatsze, zobaczą, że ta biedniejsza osoba ma słabszy telefon i nie jest w stanie nagrywać w takiej super jakości TikToków jak oni, no to już jest wyśmiewany, bo co ty nagrasz, bo to jest brzydkie, głupie i w ogóle. No i później właśnie dochodzi do takich sytuacji, gdzie te dzieci sobie przestają z tym radzić, no i nie mają też gdzie szukać pomocy, bo często jest tak, że się właśnie wstydzą. Sytuacja tutaj nabiera tempa, popatrz, pomijając już te lata szkolne, bo no przerażające jest to, że dzieci w wieku kilkunastu lat targną się na własne życie. Kończymy szkołę, idziemy do pracy i jesteśmy bombardowani tak naprawdę dokładnie takim samym wymogami, tak? Nie wiem, przestaje się w ogóle szanować, takie mam wrażenie, człowieka jako człowieka, a traktuje się go jako produkt. Tak, gdzie każdy musi być piękny, każdy musi ładnie wyglądać, każdy musi dobrze wyglądać. No nie, ludzie, nie jest tak. Naprawdę, każdy z nas jest inny i każdy z nas jest piękny i wyjątkowy na swój sposób. I naprawdę, nauczmy się dostrzegać człowieka w drugim człowieku, a nie produkt, nie jakąś markę, nie coś, co po prostu za czym ślepo dążymy i straszne, nie? Tak, bo właśnie człowiek idzie do pracy z jakimś nastawieniem, często jak on się zderzy z tym wszystkim, też czasami z natłokiem może zadań i on sobie później też z tym nie radzi. To też jest ważne, bo nawet nie tylko jakby wymogi dotyczące wyglądu czy naszego zachowania, ale tak samo nie jesteśmy czasami przygotowani do tego, co tak naprawdę czeka nas w tym prawdziwym życiu. I znowu tutaj wrócę właśnie dlatego, że cały czas jesteśmy w tym wirtualnym świecie. Właśnie, dokładnie. Takie dzieciaki dorastają, są wychowane ciągle na tym świecie wirtualnym, który nie ma zero tak naprawdę wspólnego z rzeczywistością. I potem nagle wkraczają w dorosłość, zderzają się z tym wszystkim, z tym murem takim, nie, które jest z którym każdy musi się zderzyć w życiu. No i jest szok. Szok, że tak to wszystko wygląda. No, mówimy o tym wszystkim nie bez powodu. Przede wszystkim dlatego, że 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. I jeszcze też dlatego, że w Bielsku od jakiegoś czasu działa akcja Świadome Bielsko. Inspiracją do powstania tej akcji jest koreański zespół BTS, grający muzykę K-pop, który zespół też właśnie zaczął dostrzegać w Korei problem z samobójstwami. Tamten stopień naprawdę jest bardzo, bardzo duży. I oni postanowili wyjść z inicjatywą. Tak, ale oni też wspierają, oni też walczą, oni też walczą właśnie z tymi samobójstwami. I coś takiego postanowiono stworzyć tutaj w Bielsku, po to, aby uświadamiać ludziom, że każdy człowiek jest wartościowy i każdy może szukać pomocy. Świadome Bielsko posiada grupę na Facebooku, gdzie każdy może dołączyć, może podzielić się albo anonimowo swoimi przeżyciami, doświadczeniami, albo może też oficjalnie o tym po prostu opowiedzieć, bo też są tacy ludzie, chwała im za to właśnie, że są tacy ludzie odważni, którzy przeszli przez tą depresję, pokazują, jak ciężka jest to walka, którzy nawet targnęli się na swoje życie i są teraz zostali odratowani, załóżmy, z tej sytuacji. I teraz dają takie piękne świadectwo tego, że każdy może z tym wygrać, tak? Że to nie jesteśmy sami. Coś pięknego, warto tam zaglądnąć, zajrzeć i po prostu poczytać, zobaczyć, jak to wygląda od środka. Tak, a depresja najczęściej jest wywołana właśnie też brakiem możliwości powiedzenia komuś, jak się człowiek czuje, jakie emocje skrywa, a tutaj dzięki tej grupie możemy się podzielić tym wszystkim i dostaniemy przynajmniej wsparcie. Dokładnie, ja tutaj sobie pozwolę tylko zacytować. Jakiś czas temu w Kronice Beskidzkiej ukazał się artykuł właśnie o Świadomym Bielsku. W tym artykule autorzy całej akcji mówią, jak można samemu próbować sobie poradzić poprzez choćby leczenie się muzyką, poprzez słuchanie odpowiednich utworów. Wszystko jest tutaj wymienione, tak samo te wszystkie informacje są na grupie. I tutaj cytat.
Chcemy na kanwie zbliżających się świąt połączyć siły w mediach społecznościowych, a w przyszłości może spotkać się i zjednoczyć w tej akcji, na przykład pod ratuszem, na rynku i kwestować w sprawie dla ludzi samotnych i tych, którzy stracili sens życia. Dlatego pragniemy otworzyć, tutaj cytat dalej, dlatego pragniemy otworzyć Bieszczan na współdziałanie i dołączanie do akcji raz w roku na żywo, całorocznie na grupach lub portalach społecznościowych, gdzie wspólnymi siłami moglibyśmy się wspierać, w szczególności dawać to wsparcie najbardziej potrzebującym. Piękna inicjatywa. Wydaje mi się, że no cóż, jeżeli tylko ktoś chce ratować ludzkie życie, chce pomagać ludziom, którzy mają taki problem, no to wydaje mi się, że no, trzeba o tym mówić. Nie? Tak. Żebyśmy też sami byli uczuleni na to, żeby może zauważać, że czasami ktoś potrzebuje pomocy. I też warto tutaj wspomnieć, że depresja to nie tylko tak, jak najczęściej nam się wydaje, jest to osoba z problemem takim, że odsuwa się od społeczeństwa, że jest cicha, że jest cały czas przygnębiona, smutna, bo często też depresja objawia się w inny sposób, czyli osoby są bardzo nerwowe, szukają konfliktu, dużo się kłócą. I to też jest inny objaw depresji, ale to też są osoby, które potrzebują wsparcia, także miejmy oczy otwarte. No i przede wszystkim starajmy się rozmawiać z najbliższymi. Jeżeli widzimy, że z naszą bliską, z naszym przyjacielem, z kimś z naszej rodziny dzieje się coś niepokojącego, to zawsze próbujmy rozmawiać, bo jednak ta rozmowa i to wsparcie ludzi najbliższych, jeżeli nawet nie od razu przyniesie jakiś pozytywny skutek, to z czasem na pewno nam się opłaci. Pamiętajmy też o tym, że zawsze możemy szukać pomocy u psychologów, nie wstydźmy się tego, no bo nie ma czego się wstydzić chyba, nie? Tak, w Polsce właściwie naprawdę ludzie troszeczkę są tutaj zamknięci, jeżeli chodzi o taką rozmowę właśnie z psychologiem czy z psychiatrą, bo przecież wkoło nas, no na przykład w Ameryce, prawda, to każdy chyba już wie po oglądaniu chociażby filmów, każdy psychoterapeuty korzysta i chodzi na sesję. Tak, że to jest codzienność, także nie mówię, że może tak jak aż tam jest to wszystko pokazane, żeby każdy może korzystał i każdy miał swojego psychologa, ale żeby chociaż osoby właśnie, które potrzebują, nie wstydziły się poprosić o tą pomoc. No i to tyle w dzisiejszym To nie tak. I dzisiaj odsyłamy Was na profil Świadome Bielsko na Instagramie oraz na grupę na Facebooku. Tradycyjnie zapraszamy do lajkowania, subskrypcji naszego kanału. Zapraszamy też na nasze socjalki, na Instagrama, na Facebooka. No i życzymy Wam dużo pozytywnych chwil i samych uśmiechów. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, cześć.